Witajcie! Dzisiaj chciałam Wam zaproponować przepis na pyszną, soczystą szynkę z piekarnika. Właśnie ją tutaj rozkroiłam, pokazując na końcu filmiku, jak wygląda. Oj, zobaczcie, jaka jest soczysta. Pyszna. Polecam wypróbować ten przepis. Myślę, że jest bardzo dobry, że warto go wypróbować. A teraz przepis. Ja mam szynki około kilograma. Następnie będziemy przygotowywać do niej marynatę. Potrzebne będą nam 4 łyżki oliwy. Dwie łyżeczki soli. Dwie łyżeczki słodkiej papryki. Łyżeczkę czosnku granulowanego lub 3 ząbki czosnku. 1,5 łyżeczki pieprzu. Ja również dodaję takie ostrzejsze płatki paprykowe. Możecie podać również, jeśli ktoś lubi ostrzejsze jedzenie, to na przykład chili. Teraz wszystko wystarczy to wymieszać. Bierzemy naczynie, w którym będziemy marynować naszą szynkę. I smarujemy ją naszą marynatą. Z jednej i z drugiej strony. Pamiętajmy o bokach, żeby te przyprawy wszędzie były. Przewracamy następnie naszą szynkę na drugą stronę. I również nakładamy marynatę. Jeszcze potem można zobaczyć ręką, czy wszędzie ta marynata jest. No i mamy to. Słuchajcie, teraz mam całe brudne ręce. Teraz tą naszą szynkę powinniśmy zostawić przynajmniej na dobę. Jeśli chcemy, żeby była pyszna, soczysta i dobrze doprawiona, no to te przyprawy muszą tam się przegryźć. Więc zakrywamy pokrywką i odstawiamy w zimne miejsce. Na następny dzień. Słuchajcie, minęła doba. Moja szynka pięknie pachnie, pięknie się zamarynowała. Następnie dodajemy 2 listka liści laurowych, 3-4 ziela anielskie. Ja dodaję do tego jeszcze pokrojoną taką grube paski cebulę.
Jeśli ktoś chce mieć taką bardziej zbitą tą szynkę, może ją owinąć sznurkiem. Ja zostawiam ją taką, jaką jest. Nie będę jej niczym obwiązywać. I teraz, słuchajcie, ja moją szynkę polewam wywarem moim, dla którego zapraszam do obejrzenia, jest na moim kanale. Możemy również, tu jest 250 ml czyste, możemy również polać taką szynkę rosołem czy bulionem. I dodaję do tego 2 łyżki smalcu. Następnie zakrywamy i wkładamy do piekarnika w zależności od wielkości szynki. Od 1,5 do 2 godzin na 190 stopni. Na sam koniec, gdy już zobaczymy, że mięso już jest nasze miękkie, wyciągamy pokrywkę, zdejmujemy pokrywkę, żeby nam się trochę mięso przyrumieniło. No to wkładamy do piekarnika. Słuchajcie, minęło 1,5 godziny. Ja jeszcze 0,5 godziny trzymałam sobie szynkę w piecu, nie wyciągałam jej. Tak wygląda. A teraz przekroję i pokażę Wam, jak wygląda w środku. Zobaczcie. Jest kruchutka. Soczysta. Polecam zrobić ten przepis. Myślę, że warto wypróbować. Na dzisiaj to już wszystko. Komentujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.